Czy wiesz, jak się mówi kuzyn po angielsku? Bo zauważyłem, że chyba większość czasu ludzie po prostu mówią kuzyn albo coś podobnego. Ale po angielsku się mówi cousin. Cousin. I wiem, że chyba najtrudniejsze słowa po angielsku są te słowa, które są podobne do polskich słów. To ja rozumiem, że jak ktoś widzi słowo cousin, to myśli, a, kuzyn. Ale to się wymawia cousin. 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 I tutaj widzicie, że litera I, albo po polsku I, się wymawia jak I. To jest cousin. Cousin. I też wiem, że niektórzy Polacy mówią brat cioteczny, albo siostra cioteczna, albo coś takiego. Po angielsku jest tylko jeden sposób, jak to się mówi, i to jest cousin. I cousin może być facet albo kobieta. Nie ma czegoś takiego jak kuzyn i kuzynka. I ja wiem, że to jest bardzo ważne dla was, żeby ludzie wiedzieli, czy twój cousin to jest facet czy dziewczyna, albo czy twój boss to jest kobieta czy mężczyzna, albo ktokolwiek. Jak o kimś mówisz i to słowo nie jest ani damskie albo męskie, tak jak boss, albo cousin, albo dog, albo cat. I wiem, że jesteście do tego przyzwyczajeni, że jak rozmawiasz o swoim boss, albo cousin, albo ktokolwiek, to ludzie wiedzą, czy to jest facet, czy kobieta. Do takiego stopnia, że nawet słyszałem, że moi uczniowie mówią coś takiego jak my boss who is a man, albo my cousin who is a woman. I to brzmi bardzo, bardzo dziwnie. Po pierwsze, nikogo to nie obchodzi, czy twój cousin albo boss jest facetem albo kobietą, jak to nie jest związane z tą historią. Jak ty mówisz, że my cousin gave me this hat, to znaczy, że mój kuzyn mi dał tą czapkę, to wtedy nikogo nie obchodzi, czy twój cousin jest mężczyzną czy kobietą. Ale jak to jest związane z tą historią i to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, że twój cousin albo boss, albo dog, albo cat, albo ktokolwiek jest mężczyzną albo kobietą, to wtedy jest bardzo łatwe rozwiązanie. Po prostu przedstawiasz swojego cousin albo boss, albo ktokolwiek i potem mówisz coś takiego jak he said bla bla bla, albo she lives in Florida, albo he did bla bla bla. Po prostu zaczynasz nowe zdanie, gdzie mówisz he albo she coś powiedzieli albo zrobili, albo gdzieś mieszkają, albo coś takiego. I w taki sposób ludzie będą wiedzieć, czy twój cousin jest mężczyzną albo kobietą. Ale jak to nie jest ważne do tej historii, to nawet nie marnuj swój czas. Ale najważniejsze dzisiaj jest, żebyś zapamiętał, jak się mówi cousin. 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 Zapamiętaj to. Cousin, cousin, cousin. Już nigdy nie chcę słyszeć, żeby ktoś źle wymawiał cousin po angielsku. I to wszystko na dzisiaj.